i zaczynamy nową przygodę z fiaferatami. Idziemy o... Ania jest bardzo szczęśliwa. Zaraz się... Spodoba jej się. Jesteśmy już wyposażeni w pełni. Cały sprzęt nam dało Rock Eyes lub jak kto woli Namaste z Poznania. Dystrybutor Kampa. I nie tylko. Więc Ania jest przykładnie ubrana w kask. Poniżej ma uprząż, ma lążę, ma taśmę z karabolem do restowania. Mamy podejścióweczki bardzo ładne od Bospa i będziemy szli. Spróbujemy nie spaść. Zobaczymy, czy się uda. Mamy 3 trasy do zrobienia. Prawda? Jedną na pewno. Więc na razie podziwiamy piękne czeskie garaże. Tutaj je mamy. Pewnie przepał będzie. I idziemy dalej. 15 minut pieszo się idzie, jeżeli dobrze kojarzę. Coś ta tu wodu. Tak, rasa być. Chodź za mną, pójdź tutaj przed Swakisem. Szczyt zdobyty. Po raz pierwszy. Jeszcze pewnie jest 2 razy. Dzisiaj. Szlaki drogi są ometalowane. Są liny, do których się wpinam. I one mają różne kolory. To jest czerwona trasa, czyli ta średniej trudności. Fioletową myślałem, że zrobię, odpuszczę na bank. Mam dość. Niebieska jest fajna, ale wymagająca. Czerwona jest bardziej wspinaczkowa, ale też wymagająca. Fioletowa jest jeszcze trudniejsza, więc nie tym razem. Ale widoki są bardzo fajne. Zobaczcie. Jak pięknie tam jest, tam Izera płynie. Jest fajnie. Drugi raz zdobyty. Teraz nawet szybciej poszło. Mimo, że trudniejsze podejście. Dużo fajniejsze. Czerwona trasa jest dużo fajniejsza. Ale wymagająca. No i bez kasku, bez ląży bym nie brał się na to. Naprawdę. Za duże ryzyko, że spadniecie. Nikt nie spadł przez całe te kilka godzin, jak tu jesteśmy. Ale bym nie ryzykował. Jednak. Widoki tu bardzo fajne. Jutro prostsza ferata, koci kamień to się nazywa, czy jakoś tak. A teraz schodzę i idziemy na spacer wzdłuż przełomu Izery, czy trzeba podjechać o ten kawałek na drugi brzeg i jedziemy na biwaczek. Będziemy spali w jakimś takim fajnym, dzikim miejscu, zresztą zobaczycie to za kilka sekund, kilka minut. Jakbyście się zastanawiali, jak wygląda zejście z tej heratki, to jest po prostu taka wydeptana ścieżka oporęczowana linami wspinaczkowymi i stalówkami w lesie. Korzenie, kamienie, dość stromo, trzeba uważać. To jest śmieszne, że tam, gdzie momentami jest bezpieczniej, wszyscy się wpinamy, a tu łatwo o glebę. I jeszcze nie widziałem, żeby ktoś tutaj wpiął lążę. Oczywiście można to robić, nawet by nie było głupie. O, jeszcze kilka metrów i do auta odpalić klimę, bo jest plus milion. A tutaj ferata z drugiej strony. Tak wygląda. Tu jest fioletowa, to jest hardcore, tego nie robiliśmy. To jest czerwona, to jest fajne i przyjemne. Niebieska idzie tam w lesie. Fioletową innym razem.
Izerskie spa. Śpimy dzisiaj w bardzo przyjemnym miejscu. Tam w oddali widać Karkonosze, bo w bardzo, bardzo oddali. Tu jest nasz hotel Dasterek z modyfikacją spania nową, którą zaraz Wam pokażę. A tu jest mega widok. Nie wiem, czy to ta kamera odda, ale jest bardzo ładnie. Jak nie odda, to wrzucimy zdjęcie. Jak się zrobi bardziej bliżej zachodowi i będą kontrasty lepsze. A tu mamy naszą modyfikację. Jest klasycznie zabudowa Raxo, ale tym razem nie braliśmy materaca fabrycznego, tylko wstawiliśmy nasze dwa klejmity. Mniej miejsca to zdecydowanie zajmuje i jednocześnie jest to zdecydowanie lżejsze, a czy będzie wygodniejsze, zobaczymy, wyjdzie w praniu. Jest to trochę przymiarka przed Bułgarią, żeby trochę bagażnika więcej mieć, żeby nie musieć bawić się w boks dachowy. I idziemy do kolejnej feraty. Kocici kamieni. Czy jakoś tak. Kameny. Kocice kameny. Kocie kamienie. Czy coś w tym stylu. Oj, chyba już prawie jesteśmy. Podobno jest to trudne, a podobno jest to bardzo łatwe. Podobno jest bez sensu, a podobno jest bardzo wymagające i super. Tak, więc zaraz się przekonamy. Ej, fajne, fajne. Jeżeli to jest to, a to chyba jest to. I zero ludzi. To jest chyba najfajniejsze. A tak to wygląda. Z grubsza, z tej strony. Zza drzew. To właśnie sobie odpoczywamy. W takim żlebie. A minęło nas właśnie dziecko w sandałach. Chodzi po czterech i ma na imię Ania. No, Ania, duża Ania musi wziąć przykład z małej Ani. Ale nie, no jest spoko. No to jest czeskie dziecko. Czeskie dzieci są inne. One się rodzą z uprzężą i nartami i z plecakiem. Tak, a trasa jest fajna, nie jest trudna. Tylko jest wysiłkowa. No jak to feraty na to wychodzi. To trzeba mieć dużo siły w łapie. Jak to mówi Bicki. Bicki trzeba ćwiczyć. A jest skałka fajna. Tam jest pudel dam, pudem dal i po sztyrzach, nie podoba. No. I do ID zaraz. Nie wiem, teraz co mówisz. Szczyt zdobyty. Mamy to. Weszliśmy. Na feratę, która niby jest bardzo banalna, ale jak się nigdy po tym nie chodziło, to wcale taki hop-siup nie jest. Ale warto przyjechać. Fajnie tutaj, nie? Całkiem. Więc teraz 2 km do auta i koniec wycieczki.